W zaplątanych można znaleźć niesamowite połączenie, które normalnie rozwali wam mózg. Jak wiecie, Gertruda w zaplątanych miała niesamowitego fioła na punkcie swojego wyglądu. I żeby cały czas być piękną oraz młodą, używała do tego celu magicznej mocy kwiatu. Ale ogarnijcie to. W świecie Disneya jest jeszcze jedna postać, która miała fioła na punkcie swojego wyglądu. A mam tutaj na myśli złą królową. Teraz pojawia się pytanie, czy to jest ta sama osoba? Powiem wam, że dowody, które na to wskazują, są niesamowite. W Królewnie Śnieżce widzieliśmy scenę, jak zła królowa spada z klifu, ale nigdy nie widzieliśmy jej ciała. Za to matka Gertruda znalazła ten magiczny kwiat centralnie przy zboczu klifu. Do tego obie te postacie wyglądają niesamowicie podobnie, w swoich starszych formach. Do tego obie historie rozgrywają się na terenie Niemiec, ale najlepsze zostawiłem na koniec. Jak myślicie, co jest namalowane na ścianie wieży stworzonej przez Gertrudę? Otóż możemy zobaczyć tam jabłko. Przypadek? Nie sądzę. Subskrybuj po więcej.